Zima w St. Gallen. W okresie Adwentu otulony w biały śniegowy kożuch jest także tutejszy klasztor, od którego zaczęła się historia tej malowniczej alpejskiej wioski. Założył go w 612 roku wędrowny mnich i misjonarz Święty Gallus. Święty Gallus zdecydował się na pozostanie w tym regionie, ponieważ w średniowieczu panowało ogólne przekonanie, że im trudniejsze życie na ziemi, tym piękniejsze w niebie. Święty był tego samego zdania. Kiedy dotarł w Alpach na wysokość 700 metrów i potknął się właśnie w tym miejscu, przyjął to za omen. Według legendy zebrał dużo drewna, żeby tu właśnie rozpalić ogień. Podczas tej czynności nagle stanął przed nim ogromny niedźwiedź. Gallus rzekł do niego: w imię Boga, idź i przynieś mi jeszcze więcej drewna. I niedźwiedź to uczynił. W okresie Adwentu St. Gallen oferuje wiele atrakcji. W położonej naprzeciwko katedry cukierni właśnie teraz można zakupić specjały bożonarodzeniowe ze szwajcarskiej czekolady. Kilka kroków dalej kolejny świąteczny specjał, pierniki z nadzieniem migdałowym. Adwent w St. Gallen jest świętowany bardzo uroczyście. Festyn, podczas którego w całym mieście zapalanych jest 700 gwiazd, to jedno z najpiękniejszych takich wydarzeń w Szwajcarii. Gwiazdy pokazują St. Gallen w najlepszym świetle, mówią mieszkańcy. Miasto jest wówczas wyjątkowo piękne.